Temperatura spadła o kolejny stopień, już jest 28 stopni. Wibracje. Deszcz wisi w powietrzu, nie chce padać. Pachnie deszczem, czuć gdzieś w pobliżu musi padać, ale u nas nie. Dziwna ta chmura, bo wcale nie chce padać. Powinno padać, a tu nie pada nic. Deszcz pewnie wyparowuje po drodze. Wyparowuje ten deszcz, bo naprawdę nic nie pada. Coś zanika ten deszcz, jakoś nie chce się rozpadać. Czuć deszczem, ale nie chce padać. Mężczyzna z samochodu wyleciał z fotela i wylądował kilka metrów dalej na czyjejś głowie. Nawet kilos po lądowaniu mówił, że lata tyle razy, jak nie mówił, to powinien być standard na pokładzie. Zanika. Że deszcz nie pada, to aż mnie dziwi. Wszystko paruje po drodze. O, zaczęło padać. Nareszcie. Nie. Nie pada, to zaczęło padać. Już dawno stracił nie tylko grunt pod nogami, ale też pokusie miejsca i czasu. Ratownicy odnaleźli mężczyznę na środku Odry, w samych skarpetkach, w dziecięcym kontyniku, bardzo zmianego i jeszcze bardziej pewnego siebie. Czyli żul siedzi. Po krótkich negocjacjach pan Darek dał się namówić na żył. Ciepło się ubrał, jak widać. No, nareszcie mamy deszcz. Było sucho już.
Znaczy na działkach ta ziemia na wiór wyschnięta była. Mimo tych tej burzy w niedzielę to wszystko wyschło. Nie gwarantowało bezpieczeństwa. Bo tu nie tylko płytka woda, płytka wyobraźnia, ale i bezdenna głupota. Jan Boszkowski, faktycznie. Nie tęcza pokaże. Słońce wychodzi. Widać wyraźnie. Dzieje. Siedziała w okolicy Łowicza. Tu mamy Łowicz. Jeszcze czego to się rozwijały chmury. Nadal się rozwijają jeszcze. Ale jeszcze wypełniają te. Wypłaszczają. Radarek jak to w rzeczywistości. Słabnie już deszcz. Niewiele popadało. Zrosiło delikatnie tylko. Może jeszcze popada coś. Widać smugę deszczu. Słońce przez deszcz świeci. Kolejna chmura. Zobaczcie, na północy nie ma nic. Tylko ciężar nie pada. Tylko tutaj. Znikająca. Narkotykami. Sąd skazał na 2 lata więzienia.